Niełatwą mieli robotę Aaron i Mojżesz. Trudnego, bardzo wymagającego pracodawcę, no i krnąbrnych podwładnych. Krnąbrnych to może za mało powiedziane. Oni cały czas narzekali, że jest im źle. Oczywiście mowa o przejściu Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Ludzie myśleli, że będzie to szybko, a okazało się, że niestety będzie długo. Ale dlaczego się okazało? Dlatego, że nie wierzyli, że Bóg ma dla nich dobry plan i narzekając mówili, lepiej nam było tam, gdzie byliśmy w niewoli. Wolność ich specjalnie nie zadowalała. Mojżesz i Aaron nie radzili sobie, dlatego Bóg co trochę musiał ich coachować. Dzisiaj czytamy o takim coachingu z cudem w tle, a może na pierwszym planie. Ten cud to było uderzenie laską w skałę i pojawienie się wody, akurat wtedy, kiedy było to potrzebne. Bóg jest wszechmogący i potrafi to zrobić. My natomiast bardzo często Mu nie ufamy i przez to nasza droga przez życie wydaje się drogą przez mękę. Lekcja, trochę więcej zaufania.